anioły to istoty, które odgrywają ważną rolę w wielu religiach i kulturach na całym świecie. W Biblii anioły są przedstawione jako istoty posłuszne Bogu, wykonujące Jego polecenia i pomagające ludziom w ich życiu. Jednocześnie jednak istnieją też opisy aniołów, które mogą wydawać się negatywne lub straszne, takie jak opisy aniołów w Księdze Apokalipsy. W okultyzmie anioły często są postrzegane jako istoty, które mogą pomagać ludziom w realizacji ich celów lub dostarczyć informacji z nadprzyrodzonego źródła. Jednocześnie jednak w niektórych przypadkach anioły są uważane za kontrolujące lub manipulujące istoty, które działają na szkodę ludzi. Opętania przez anioły są zjawiskiem, które pojawia się w różnych kulturach i wierzeniach, ale w większości przypadków opętania te są interpretowane jako demoniczne lub szatańskie. W religii chrześcijańskiej opętania przez anioły są rzadkie, ale w historii chrześcijaństwa wystąpiły takie zdarzenia. Jednym z bardziej znanych przypadków jest historia Urbana Grandiera, francuskiego księdza, który był oskarżony o opętanie przez anioły i skazany na spalenie na stosie. Warto jednak zauważyć, że opisy aniołów w Biblii i w okultyzmie często są metaforyczne i symboliczne. Anioły mogą być przedstawione jako sędziowie i egzekutorzy Bożych wyroków, ale jednocześnie są też one postrzegane jako istoty, które przynoszą nadzieję, pociechę i ochronę. W końcu to, jak ludzie interpretują anioły i ich działania, zależy od ich wierzeń, doświadczeń i perspektywy. Warto podkreślić, że anioły, jak i demony, są często postrzegane jako dwa skrajne bieguny tych samych sił według nauk okultystycznych. W kulturach, gdzie anioły są uważane za istoty pozytywne i korzystne, często są one przedstawione jako piękne i mądre istoty, które pomagają ludziom i chronią ich przed złem. W Kościele katolickim anioły są czczone jako istoty nadprzyrodzone, które posiadają wiedzę i moc, aby chronić i pomagać ludziom w ich codziennym życiu. Anioły są uważane za pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy modlą się do nich, aby uzyskać pomoc w różnych sytuacjach. Mimo że anioły są często postrzegane jako istoty pozytywne, to istnieją także negatywne opisy aniołów w różnych wierzeniach i kulturach. W Biblii aniołowie są czasami przedstawieni jako sędziowie i egzekutorzy Bożych wyroków, którzy karzą ludzi za ich grzechy. W Księdze Apokalipsy aniołowie są przedstawieni jako istoty, które wywołują katastrofy i zagładę na ziemi. W judaizmie i islamie anioły również odgrywają ważną rolę jako duchowe istoty, które są powołane do pełnienia różnych funkcji i zadań w świecie duchowym i materialnym. W judaizmie anioły są postrzegane jako posłańcy Boży, którzy wykonują Jego wolę i są przypisani do różnych dziedzin życia, takich jak ochrona, mądrość czy opieka nad narodami. Anioły są także postrzegane jako strażnicy nieba, którzy stoją na straży przy wrotach do nieba i są odpowiedzialni za przeprowadzenie dusz zmarłych na sąd Boży. W islamie anioły są również postrzegane jako posłańcy Boży, którzy wykonują Jego polecenia i pomagają w codziennym życiu wierzących. Według wiary muzułmanów anioły są odpowiedzialni za wiele dziedzin życia, takich jak roślinność, zwierzęta, wiatry czy fale oceaniczne. Anioły są także przypisane do różnych funkcji, takich jak zapisywanie czynów ludzi, przekazywanie objawień prorokom czy zapisywanie imion nowonarodzonych dzieci. W obu religiach anioły są postrzegane jako duchowe istoty, które są posłuszne Bogu i pełnią ważną rolę w codziennym życiu wierzących. Anioły są uważane w tych kulturach za istoty doskonałe, wolne od grzechu i błędu, a ich działania są zawsze pozytywne i dobre dla ludzi. W niektórych tradycjach okultystycznych anioły są uważane za istoty, które mocno kontrolują i manipulują ludźmi, aby osiągnąć swoje cele. Opętania przez anioły, jak już wcześniej wspomniałem, są rzadkimi zjawiskami. Jednak w innych kulturach opętania przez anioły mogą być postrzegane jako coś pozytywnego lub jako sposób na uzyskanie wiedzy i mocy. W okultyzmie anioły są często postrzegane jako istoty duchowe, które posiadają pewne moce i umiejętności, takie jak leczenie, chronienie, przewodzenie i oświecanie. Anioły są uważane za istoty pochodzące z duchowej rzeczywistości i są zwykle kojarzone z pozytywnymi cechami, takimi jak miłość, opiekuńczość, współczucie i dobroć.
Jednak w niektórych odłamach okultyzmu anioły mogą być postrzegane jako siły, które działają w imieniu Demiurga lub Boga, który jest postrzegany jako stwórca materii i świata materialnego. Demiurg może być postrzegany jako zły lub ograniczający, ponieważ to on stworzył świat materialny, który jest postrzegany jako przyczyna ludzkiego cierpienia i bólu. W takim kontekście anioły mogą być uważane za służące siły, które wykonują wolę Demiurga lub Boga, a ich działania mogą być uważane jako ograniczające dla ludzkiego rozwoju duchowego. Ponadto, w niektórych odłamach okultyzmu anioły mogą być postrzegane jako egregory, czyli duchowe istoty, które są tworzone przez zbiorową myśl i wiarę ludzi. W takim kontekście anioły są postrzegane jako twory, które istnieją dzięki wierze i kultowi, jakie przypisujemy im jako społeczeństwo. Warto jednak podkreślić, że postrzeganie aniołów w kontekście okultyzmu jest bardzo zróżnicowane i zależy od odłamu czy praktyk, z którymi są one związane. W większości przypadków anioły są postrzegane jako istoty duchowe, które posiadają moc i pomagają ludziom w ich życiu, a nie jako siły działające w imieniu Demiurga czy jako twory ludzkiej wyobraźni. W chrześcijańskiej tradycji anioł stróż jest postrzegany jako duchowy przewodnik i opiekun osoby, którą jest mu powierzona. Wierzy się, że anioł stróż stoi na straży osoby, którą opiekuje się i pomaga jej w trudnych sytuacjach oraz dąży do jej dobra. Aleister Crowley, znany okultysta i mistyk, miał swoją własną wizję anioła stróża i jego roli w praktykach duchowych. Według jego filozofii anioł stróż był postrzegany jako wewnętrzna część jednostki, a nie zewnętrzny przewodnik duchowy. Crowley uważał, że anioł stróż był wyższym jaźnią jednostki nad świadomością, z którym należy się zjednoczyć poprzez praktyki mistyczne. Crowley twierdził, że anioł stróż jest jednym z archetypów, które są ukryte w głębi umysłu każdej jednostki i może pomóc w rozwoju duchowym. W praktykach Crowleya konwersacja z aniołem stróżem jest jednym z kluczowych rytuałów, który ma na celu nawiązanie kontaktu z wewnętrznym przewodnikiem duchowym i uzyskanie wskazówek na drodze rozwoju duchowego. Konwersacja ta była uważana za bardzo intymne doświadczenie, które wymagało odpowiedniego przygotowania i szkolenia. Widzenie anioła stróża według Crowleya może być różne od tradycyjnego chrześcijańskiego podejścia, ale wciąż opiera się na idei wewnętrznego przewodnika duchowego, który może pomóc w osiągnięciu duchowego rozwoju i wglądu w głębie własnego umysłu. W hinduizmie anioły są nazywane devami lub surami i są uważane za pozytywne i dobre duchowe istoty, które mają wpływ na różne dziedziny życia. Anioły w hinduizmie pełnią różne role i funkcje, a ich działania są często postrzegane jako korzystne dla ludzi. Jednym z najważniejszych aspektów kulturowych hinduizmu jest wierzenie w różne bóstwa i duchy, które są uważane za odpowiedzialne za różne aspekty życia. W hinduizmie anioły, czyli devowie lub surowie, są często postrzegane jako pozytywne duchowe istoty, które mają pozytywny wpływ na życie ludzi. Każdy deva lub sura jest zwykle powiązany z określoną dziedziną życia lub zjawiskiem naturalnym. Na przykład Saraswati, znana również jako Devi nauki, jest uważana za patronkę nauki, sztuki i muzyki. Dhanvantari, znany również jako Deva medycyny, jest uważany za patrona zdrowia i uzdrawiania. Ganesha, znany również jako Deva mądrości, jest uważany za patrona intelektu i mądrości. W hinduizmie anioły są również uważane za strażników i opiekunów różnych aspektów życia. Na przykład Kubera jest uważany za deva bogactwa i opiekuna bogactwa i dobrobytu. Garuda jest uważany za króla ptaków i opiekuna zwierząt. W niektórych tradycjach hinduistycznych anioły są uważane za istoty, które pomagają w osiąganiu duchowego rozwoju i zbliżeniu się do boskości. Anioły są istotami, które odgrywają ważną rolę w wielu wierzeniach i kulturach na całym świecie. Ich pozytywny lub negatywny wizerunek zależy od interpretacji i perspektywy. W końcu, to jak ludzie postrzegają anioły i ich działania zależy od ich wierzeń, doświadczeń i kultury, w której żyją.